Mężczyźni lubią ryzyko, szukają w życiu dreszczyka emocji, lubią stawiać czoła niebezpieczeństwu, czerpią satysfakcję z tego, że potrafią przezwyciężyć strach. Tacy jesteśmy. Jakbym siebie widział. Każdy musi łyknąć swoją porcję ryzyka, zmierzyć się z niepewnością losu. Alpiniści zdobywają niedostępne szczyty, żeglarze samotnie opływają świat, generałowie toczą wojny. No a jeden mój kolega po swoją dawkę ryzyka i niepewności idzie do fryzjera. Znaczy nie do dentysty, ale właśnie do fryzjera. Dentysta wyrwie zęba, zamkniesz gębę i nic nie widać. A po wizycie u fryzjera milczenie tylko pogarsza sprawę. Z doświadczeń kolegi wynika, że cokolwiek mówisz, to fryzjer się nie obcina i robi ci taką fryzurę, jaką ma aktualnie on na głowie. To jest sprawdzone. Fryzjer chce dobrze, tylko jak on strzyże, to patrzy się w lustro. I kogo widzi? Pięknego mężczyznę, czyli siebie. I chce klienta uszczęśliwić. Kolega opowiadał, że przyszedł do dobrego fryzjera. Fryzjer zakładał mu fartuszek, w którym kolega wyglądał jak kobieta na porodówce przed cesarskim ścięciem. No i fryzjer mówi: dzień dobry, nazywam się Adrian i będę pana strzygł. Dzień dobry, nazywam się Łukasz i będzie mnie pan strzygł. No i ostrzygł kolegę, wymodelował suszarą, gofrownicą przycisnął grzywę, zapsikał lotonem, wytrymował PKS-y, nie? I kolega wyglądał jak zrozpaczony transwestyta na wietrze z przedziałkiem na lewą stronę. I jakby kolega fryzjera nie powstrzymał, to ten by mu wykonał gehennę na brwiach i pisemka na włosach. Żeby uniknąć takich sytuacji, ja doradzam moją metodę. Jak idę do fryzjera, to wybieram tego z największymi piersiami. Też wyglądam po wizycie jak transwestyta z Tajlandii, ale co se popatrzę, to moje.